Karabinek AR-15. Tu akurat mamy model Stag Arm amerykańskiej firmy. Obsługa tego karabinka, ładowanie go. Może najpierw kluczowe elementy w broni. Po pierwsze przyrządy celownicze. Tutaj akurat mamy założone amerykańskie przyrządy Magpul. Stawia się w ten sposób, że naciskałem po prostu ten przycisk i są postawione do góry. Co możemy zamknąć, będzie bardziej precyzyjne. Tak samo stawia się muszkę, jeżeli chcecie ją złożyć, no to wystarczy po prostu nacisnąć palcem. Kolejny przycisk funkcyjny to jest zatrzymanie zamka w tylnym położeniu. Znajduje się tutaj. Wystarczy nacisnąć go z dołu, czyli w tym dokładnie miejscu, żeby po pociągnięciu rączki przeładowania zatrzymać, zobaczcie, zamek w tylnym położeniu. Żeby zrzucić zamek, należy nacisnąć ten przycisk tutaj i zamek po przyciśnięciu zlatuje do przodu. Dopiero po przeładowaniu broni jest możliwość zabezpieczenia broni, czyli użycia bezpiecznika. Tak? Czyli tutaj mamy pozycję zabezpieczoną, pozycję odbezpieczoną. Po oddaniu strzału, powiedzmy kontrolnego, nie jesteśmy w stanie już zabezpieczyć broni. Tak ta broń jest skonstruowana. Z drugiej strony mamy kolejny przycisk funkcyjny, czyli przycisk do wypięcia magazynka. I teraz ładowanie, rozładowanie broni. Musimy wpiąć magazynek w tym miejscu. Przypominam o tym, żeby magazynek wpinać tą dziurką do góry, zawsze tym wycięciem. Wpinamy, musi się zaklinować. Jeżeli magazynek będzie prawie pełny, często przydaje się go dobić ręką. Po wpięciu magazynka należy przeładować broń. Oczywiście broń po przeładowaniu na pustym magazynku zatrzymuje zamek w tylnym położeniu. Zostawiamy go, ponieważ tak normalnie zleciałby podczas, gdyby magazynek był załadowany. I zabezpieczam broń. W tym momencie broń mamy załadowaną i zabezpieczoną. Żeby rozładować karabinek AR-15, wypinam magazynek za pomocą przycisku. Następnie blokuję zamek w tylnym położeniu, naciskając ten przycisk tutaj od dołu. Sprawdzam komorę nabojową, gniazdo magazynka, czy są puste. Są puste. Zrzucam zamek. Odbezpieczam. Oddaję strzał kontrolny w miejsce bezpieczne. Broń jest rozładowana i odbezpieczona, bo nie da się jej zabezpieczyć. Rozkładanie karabinka AR-15. Musimy przede wszystkim wybić pinę. Pin numer 1. I pin numer 2. W tym momencie oddzielamy od siebie górną część komory zamkowej i dolną część komory zamkowej. Następnie, żeby rozłożyć broń, za pomocą rączki wyciągamy suwadło z zamkiem i samą rączkę. Tak samo. Z suwadła możemy wyciągnąć pin zabezpieczający. W ten sposób. Następnie iglicę, po prostu wystarczy odwrócić, czasem lekko przybić, żeby iglica wypadła. Następnie bo kołek zabezpieczający i zamek. I tu mamy wszystkie elementy do czyszczenia broni. Rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy czyszczeniu, to oczywiście tutaj wnętrze zamka, tutaj gdzie jest też pazur wyciągu. Dbajcie o to, żeby tutaj było czysto. Cały zamek, żeby też był czysty. Ten jest delikatnie już ubrudzony, widzę. Całe suwadło też warto oczywiście wyczyścić. Tutaj wnętrze. Do czyszczenia jeszcze proszę, żebyście zwracali uwagę na tutaj wnętrze dolnej komory zamkowej, żeby doczyścić kurek, żeby doczyścić tutaj wnętrze. Natomiast buffer razem ze sprężyną warto też raz na jakiś czas przyczyścić, natomiast nie jest to krytyczna sprawa, jeżeli chodzi o funkcjonalność broni. Natomiast polecam czyścić. Ok. No i oczywiście lufę, tak? Przeczyścimy lufę i końcówkę lufy, gdzie zbiera się też dosyć sporo nagaru, tak żeby ona była czysta. Składanie broni z powrotem. Zamek wsadzamy do suwadła. Ustawiamy sobie tutaj w tym miejscu ten otwór na kołek. Wsadzam kołek. O, nie pasuje, więc trzeba obrócić. Z drugiej strony taki sam otwór, tylko taki, który pasuje. Wsadzam kołek, następnie wsadzam iglicę i pin zabezpieczający iglicę. Trochę
umierać, żeby on w końcu trafił. O, jest, wszedł. Istotna rzecz. Sprawdzajcie czasem, czy po postawieniu suwadła na zamku w ten sposób pionowo, czy ono zjeżdża samo. No to już zjeżdża samo, więc przydałoby się wymienić tutaj pierścienie gazowe w tym zamku. Powinno stać pionowo, zamek nie powinien się chować do suwadła, tak? Rączka idzie do górnej komory zamkowej. Następnie wyciągamy zamek w ten sposób, wsadzamy suwadło i suwadło razem z rączką wchodzi nam do górnej komory zamkowej. Następnie na to wszystko nakładamy dolną komorę zamkową i wbijamy oba piny, tak? Wbijamy jeden pin, wbijamy drugi pin. Sprawdzamy, czy broń się przeładowuje. Tak się dzieje, poprawnie. Zabezpiecza się, odbezpiecza. Działa. Broń jest złożona.